dzisiejszy mecz uważam za twardy, dobry pojedynek. Przeciwnicy pokazali dobrą postawę, my również. Była męska, ostra gra. Sędzia pozwalał na zdecydowane wejścia. Nie pokazywał żółtych kartoników wtedy, kiedy może je mógł pokazać. My, co jest naszym atutem, uważam, utrzymaliśmy swój styl gry do końca. Pod koniec przejęliśmy trochę styl gry przeciwnika, co ich moim zdaniem troszkę zaskoczyło, zaczęliśmy wychodzić wyżej. No i lekko Horneci się pogubili. Aczkolwiek cały czas musieliśmy być skupieni, cały czas byli niebezpieczni. Kilkoma akcjami potrafili naprawdę przelać szale zwycięstwa na swoją stronę. Naszym celem był wysoki środek tabeli, takie mamy możliwości. Średnia wieku jest coraz wyższa, odmładzamy skład, ale liczyliśmy na mocny środek, a może nieco wyżej. Chyba nie celowaliśmy w podium. Troszkę się zawiedliśmy jednak kilkoma meczami, bardzo słaby mecz z NDB. I też początek sezonu, gdzie w drugiej połowie strzeliśmy 4 bramki, ale w pierwszej chyba połowie straciliśmy ich dużo więcej. Dwa, trzy słabe mecze, więcej meczy dobrych. Myślę, że tutaj swoim cały czas utrzymujemy swój styl gry i to jest nasz atut. Odmładzanie składu to raz i dwa jednak będziemy celować w podium, będziemy celować w pudło. A póki co odmładzamy skład i cały czas kontynuujemy naszą defensywną grę. Dziękuję.